Dobra, przywitaj się ładnie, bo to ty zawsze witasz się wszystkimi. Także witam się ładnie. Następny magazyn z pomalowanego. Gość niespodzianka, Tomasz Kibner, ściągnięty prosto z sali talkowej w czwartek. Czyli wybaczcie mi, wszyscy będę zmęczony, więc będę pewnie mówił głupoty dzisiaj. Tak. Zresztą ja zawsze mówię głupoty. Pewnie będziemy mówili dzisiaj więcej troszeczkę głupoty niż zwykle. I cóż, no plusy i minusy, rozdanie nagród, informacje o naszych zamierzeniach i planach na Ligę Wiosenną. I tyle. Mam nadzieję, że będzie krócej niż zwykle. Nie będziemy tutaj sobie wodę lać. I jedziemy z tematem. Najpierw może, żeby było krócej, rozdamy nagrody. Naszymi nagrodami obdarujemy zawodników, którzy wzięli udział w zwycięstwach swoich drużyn w meczach na styku. A tymi meczami był mecz Polpharma Devils. Polpharma Devils, mecz na szczycie sobotni dnia mikołajkowego, w którym stało się rzecz niesłychana. Devilsi nie rzucili ani punktu w czwartej kwarcie. To chyba, znaczy dzięki chyba swojej indolencji w ataku, bo byli strasznie nieskuteczni. Mieli fajne akcje. Widać chyba było po nich, że może chyba trochę są zmęczeni. I chyba nieskuteczności. I chyba bardzo dobrej obrony Polpharmy. Polpharma wygląda coraz lepiej, jest coraz groźniejsza. Przemek Józefiek, odjeżdżając w sobotę po meczu Devils Polpharma, powiedział mi tak: cześć Piotr! Przygotuj się na zapowiedzenie. Także już nas postraszył, ale my się ich nie boimy. I co? I obdarowujemy nagrodą człowieka, który zdobył w czwartej kwarcie, w tej właśnie kwarcie najbardziej morderczej dla Devilsów, najwięcej punktów, czyli pana Kacpra Czapskiego. I Kacper Czapski dostaje zaproszenie podwójne na mecze Trefla Sopot, które będą w miesiącach grudzień, styczeń. I co? No może ty coś, Tomek, powiesz. Następnym meczem, który chcemy obdarować, jest mecz Mazdeku z Dream Teamem. No pierwszy mecz wygrany Mazdeku. Świetna sprawa. Nie ma w lidze drużyny, która jest bez zwycięstwa. Nie ma, chociaż żadnych Dream Teamu. Moich kolegów. Ale gratuluję Markowi, bo naprawdę zebrał fajną drużynę. Ludzi, którzy chcą grać w kosza. Tak, szanowny Mazdeku, gracie coraz lepiej i cieszymy się z tego, bo będzie no i dlatego, tym bardziej ciekawie będzie w play-off. No i dlatego patrząc po statystykach, bo niestety na meczach nie byłem, bo sam gram, więc ja przyjeżdżam na moje mecze tylko, więc niestety nie widzę innych pojedynków, więc patrząc po statystykach, to uważam, że Marek Jankowski odwalił kolejny raz super robota, czyli zbiórki, punkty. No i widać po Ewalu, że był najbardziej wartościowym graczem z dwóch drużyn, więc uważam, że nagrodę powinien dostać Marek. Tak, czyli Marek dostaje od nas zaproszenie do kina Helios, oczywiście podwójne, czyli Marek bierze pod pachę jakąś działkę i idzie do kina. A drugim obdarowanym również Mazdeku, no tak. Chcieliśmy obdarować drugą osobę z Mazdeku. I też patrząc po statystykach, fajny mecz, ale w ogóle za cały kształt, bo on zawsze się stara i zawsze daje z siebie wszystko, biegając tak. W tą i we w tą po boisku. Tak, Filipa jest zawsze tak. Wszędzie pełno. Także tak, Filip, żeby odróżnić tak, nagrodę, Filip dostaje podwójne zaproszenie. I myślę, że pojedzie z Magdą na mecz Trefla Sopot. I co? I nic, mamy co? I mamy ostatni, trzeci mecz, który był na styku. Mecz niedzielny. Ten najbardziej kontrowersyjny mecz. Najbardziej zacięty, najbardziej kontrowersyjny. No część tego meczu nawet widziałem, bo to był mecz przed naszym meczem, więc już byłem na sali. Naprawdę, emocje były duże. Mieliśmy tutaj problem z Tomkiem, kogo obdarować.
ale kierowaliśmy się Ewalem. Ewal 17-13 w stosunku Krzysiek-Maciek, więc nagrodę dostaje Krzysiek Link, podwójne zaproszenie do kina Helios. Mam nadzieję, że się Krzysiek ucieszy i będzie mu miło pójść i zawitać do kina w Galerii Kocieckiej. Co dalej? Co dalej? Plusy, minusy. Co dalej? Plusy, minusy. To może tak, to może zacznijmy od plusów. Plusy Tomka, może. Mój plus, oczywiście, tak jak mówię, nie uczestniczyłem na wszystkich spotkaniach, więc plusem dla mnie to był nasz mecz z Osi, gdzie przyszło całe mnóstwo kibiców. To była naprawdę rewelacyjna rzecz, że tak dużo ludzi zasiadło na trybunach, bo czekali na fajne widowisko, czekali na fajny mecz. Liczyli na to, że TCZ zmierzy się z drużyną Romana Olszewskiego i Michaela Kicza. Nic więcej nie mów, bo to już minus. I już nic nie powiem więcej, bo zaraz przejdziemy do minusów, tak. Masz jeszcze jakieś plusy? No, nie, nie masz. Nie mam. Znaczy największym plusem to, o czym mówiliśmy, bo rozdaliśmy już nagrody, największym plusem jest to, że Mazdek dokonał, tak? Dokonał tego pierwszego zwycięstwa i w końcu nie jest drużyną bez zwycięstwa. Wszyscy już wygrywali. Tak? Wszyscy wygrywali, Marek ma spokojną pracę już, tak? I myślę, że to dobre dla ligi, że liga się wyrównuje, że każdy może wygrać z każdym prawie. Jest tym milej i tym ciekawiej zapowiadają się play-offy. I co? To tak. To może teraz przejdziemy do minusów i zmienimy osobę mówiącą. Bo ja się pewnie przy minusach rozwinę, tak może nie skończę. A ja bardzo szybko powiem o minusach, bo ponieważ kibice przyszli na mecz TCZ z Osi, żeby zobaczyć fajne spotkanie, niestety na parkiecie nie pojawił się ani Michael Hicks, ani Roman Olszewski. No i niestety spotkanie było trochę jednostronne, na pewno kibice się zawiedli, tak samo jak zawodnicy. No bo liczyliśmy na to, że zmierzymy się z Michaelem i z Romanem i zobaczymy jak, gdzie jesteśmy. No niestety jak sobie poradzimy. Niestety tutaj drobne nie kontuzje, tylko przypadki uniemożliwiły i Romanowi, i Michaelowi występ w tym meczu, czego naprawdę żałujemy. Ale ja bym chciał pochwalić, i to jest również mój plus, ja bym chciał pochwalić drużynę Osi, która jednak mimo braku tych dwóch podstawowych zawodników, jeżeli można mówić, że Michael jest podstawowym zawodnikiem, gdzie Michael rozegrał i tylko i wyłącznie jeden mecz, że chłopacy dali radę, tak? To nie wynik świadczy, ale styl gry. Chłopacy naprawdę się nie przestraszyli aż tak bardzo trzykrotnych mistrzów i jednak grali piłką i szacun dla Piotrka Wolińskiego, bo tam przez rączki rzucał. No muszę powiedzieć, że szacun dla ciebie, bo skakałem do bloku, a ty mijałeś mnie i jeszcze rzucałeś te truje, bo masakra, nie? No. Rewelacja. Także mamy... Zresztą po meczu powiedział do mnie, że no sorry, starałem się i te starania widać, naprawdę. Rewelacyjny mecz zagrał, no ale... No, także wielki, wielki plus dla drużyny, którą skompletował Artur Olszewski. Naprawdę gracie fajnie, nawet bez Romana i Michaela Hicksa. I co? Przechodzimy do minusów. Jeszcze masz jeden minus, tu mam zapisane. Mam jeden minus, bardzo duży minus. Ale mam nadzieję, że niedługo on zniknie, bo brakuje mi laski w zespole. Brakuje mi naszego shootera za trzy. I mam nadzieję, że był w poniedziałek na pierwszym treningu. Kolano trochę jeszcze go bolało, ale mam nadzieję, że już powoli będzie wracał do gry. I laska, czekam na ciebie. Laska, bo zaschło nam w gardle, pijemy twoje zdrowie. Tak. Laska, wracaj. No, to po teraz tak wracamy do minusów, czyli moich minusów. Moim wielkim minusem jest cała afera w internecie i styl, w jakim to się odbyło, bo chłopacy, przepraszam, bo mogę kogoś urazić, Bizon, można to załatwić troszeczkę w inny sposób. Można przyjść,
dogadać, nie wiem, dać z łokcia, podstawić pod ścianą i uzyskać jakieś tam odpowiedzi, a nie być dzieckiem internetu po czterech głębszych i napisać to, co się myśli akurat w tej chwili, tak? Ja wiem, że mieliście w ten weekend naprawdę bardzo traumatyczne przeżycia. Najpierw po porażce z Polfarmą do zera w czwartej kwarcie, a po porażce z nami 19-3 w czwartej kwarcie. Ja to w rozmowie z innymi diabłami, czy rozmawiałem z innymi diabłami i inne diabło powiedziały, no tak, no teraz już troszeczkę para opadła, tak, mamy zupełnie mniej ciśnienia w tym względzie, ale pisanie na internecie talk szmaty albo że przekupujemy sędziów, to jest troszeczkę nie na miejscu, tak? I o mnie można dużo rzeczy powiedzieć, że nie wiem, jestem brzydki, nie potrafię grać, strugam wariata i nie potrafię się opanować na boisku, bo nie potrafię. Ale nie można o mnie powiedzieć, że jestem człowiekiem nieuczciwym. I ty, Jarek, bardzo dobrze o tym wiesz, bo rozmawialiśmy dwa dni temu przez telefon i rozmawiam naprawdę bardzo... mi się wydaje, że byłem opanowany i nie należało mi się jako organizatorowi takie słowa i takie komentarze. No ale zostawmy. Miałeś cały wachlarzek za sobą największych hejtersów i mnie i Talku. Nie wiem, można popytać inne osoby, czy rzeczywiście odczuwają tam. Może spytasz się swojego kolegi z drużyny Michała, czy rzeczywiście gdzieś tam pod stołem płaciliśmy sędziom przed meczami. Spytaj się go. Bo mnie to naprawdę zabolało. I dlatego mam takiego wielkiego minusa dla Bizona. I tyle. No i to był jeden wielki minus i może teraz za chwilkę przejdziemy... A! Mam jeszcze jedną sprawę. Już z takich rzeczy bardziej ciekawych. Tutaj Tomek sam nie wie, jak się do tego odnieść. Mam nadzieję, że jeszcze przed świętami wypuszczę posta, w którym będziecie się mogli wypowiedzieć na temat naszego... Gdzie go wypuścisz, kolego? Na fejsie. Aha, to ja nie muszę się wypowiadać. Na fejsie wypuścimy posta, który będzie troszeczkę wam przybliżył nasze plany na Ligę Wiosenną, czyli po czwartej edycji Talku, jak się skończą playoffy. Mamy sobie być może dwa tygodnie przerwy i wznowimy Talk, ale w troszeczkę innej formie. Będzie to Liga Draftowa, gdzie będzie czterech trenerów, odbędą się jeden, dwa treningi, gdzie trenerzy spotkają się, zawodnicy będą grać pomiędzy sobą, określą numery w drafcie, z którymi dany zawodnik będzie przystępował do tego draftu. Później nastąpi losowanie i czterech trenerów będzie losowało i wybierało zawodników. Dlaczego zawodnik ma mieć numer draftu? To po prostu numery draftu powinni mieć trenerzy. Znaczy trenerzy będą określali, tak, dokładnie. I później dopiero będzie losowanie i powiedzmy, że trener numer jeden będzie miał... numer jeden. Wylosuje trójkę, to będzie jako trzeci i tak dalej, i tak dalej. Okay. Więc myślę, że to będzie ciekawa zabawa, troszeczkę inna... Inna gra, bo będzie można pograć z innymi osobami w basket pod wodzą, jak zwał, tak zwał, trenerów. Zobaczymy, kogo nam się uda namówić do trenerki. Zobaczymy, kto z was będzie za tym, żeby w ogóle do ligi przystąpić. Wiecie dokładnie, że mamy bardzo mało czasu pomiędzy zakończeniem ligi z playoffami, a tym końcem maja, początkiem czerwca, tak żeby zagrać cokolwiek.
Więc myślę, że to jest dobra formuła. Będą cztery zespoły. Do ligi będą mogli przystąpić, będzie mogło przystąpić 48 zawodników. Myślę, że jest to ciekawy pomysł. Każdy pogra troszeczkę inaczej. No i TTZ nie będzie mógł zostać mistrzem. Jeszcze musimy walczyć o to, żeby teraz zostać. Teraz jeszcze sprawa otwarta. Zobaczymy, kto zostanie mistrzem czwartej edycji. Może nie TCZ. Zobaczycie, że TCZ nie wygra i nie będziecie chcieli robić znaczy ja, wygrywtowy. Znaczy ja widzę... Już założyłeś, że wygram. Nie, znaczy nie wiem, no co do tego. Znaczy mi się bardzo podoba, co za mnie gra Devilsów. Nie, Devilsi są mocni, to jest prawda. I ja dlatego mi zaskoczył ten weekend. Ja bym ich upatrował w roli faworyta tej ligi, nie TCZ, bo u was niestety brakuje Pawła Samuiła. I ja bym tutaj Devilsów puszczał na pierwsze miejsce. Mowa starsi panowie, chyba jeszcze nie dorośliśmy do tego, żeby wygrać psychicznie. Zagraliśmy rewelacyjny mecz z Devilsami. Podczas tej edycji ligi nie widziałem swojego zespołu tak skupionego na zadaniu i tak skupionego przez cały mecz. I ten mecz po prostu nam się udał. Nie miejcie do nas, drogie diabełki, pretensji. Ten mecz nam się udał. W momencie, kiedy zobaczyliśmy... A to nie, to może na komentarzu, bo szkoda czasu. Dobra, kończymy. Słyszymy się, bo już się nie będziemy widzieć na komentarzach meczów. Na razie. Cześć. Liga broni, liga radzi, liga nigdy cię nie zdradzi. I witamy was już przy komentarzach spotkań. W pierwszym meczu spotkały się drużyny Oshi, PJ Sport Team i Dream Team. I cóż możemy powiedzieć o tym meczu? Nie wiem, ja pierwszy raz go widzę. Tak? Ale Wojciech trafia, jest dobrze. Wojciech trafia, odpalamy sobie właśnie. Oj! Już myślałem, że drugi raz trafi. Odpalamy staty. No i Roman, no niestety. Dlatego mi brakowało właśnie w naszym meczu z Oshi, żeby zobaczyć, jak Roman Olszewski i Michael Hit jadą z nami, lub nie jadą, nie wiadomo jakby to było. To jest wielkie, wielkie ale. No tutaj Michael był odpuszczony totalnie. Tak, Michaela tak jakoś ten. Ale wiesz co, to było chyba w ten sposób, że Dream Team, jak zobaczył naprzeciwko siebie i Romana, i Hicksa, wyszedł tak stremowany na ten mecz, że się w pale nie mieści. Roman został. No, Roman nie miał siły pobiec do obrony, to został w ataku. Wow! Piękna akcja. I Darek. Powiem ci, że Darek to jest naprawdę... On robi takie rzuty z zerowego kąta. No, to jest masakra, co on robi. Bierze piłę i ja nigdy się nie spodziewam, że on rzuci, on rzuca i trafia. No, to jest to. No, to wita się z nami Mateusz Balbuza. Obwinięty, widzimy, że mamy już zimę. Graba za jeden. Graba też zrobił tak duży postęp. Jego rozgrywanie, w ogóle te przechwyty jego, nie? No to nie, no Graba jest teraz bardzo zmotywowany i skoncentrowany na tym, żeby... zostać królem przechwytów. No dokładnie. Zresztą on lideruje. Myślę, że mu się uda, ponieważ grając z nami, to miał całe mnóstwo przechwytów. Jak zobaczyłem w statystykach, że tylko ma 3, no to się sam dziwi. O, właśnie było podanie ojca do syna. Fajna akcja. No, Piotrek Woliński, tak? I to, tak. To jest właśnie to, nie? Że teraz Oshi ma nawet fajny skład. Jeżeli Roman Olszewski i Michael Hicks grają, to mają siłę podkoszową, plus jeszcze młodych chłopaków, którzy biegają, rzucają za 3. I właśnie mogą kończyć tak akcję. O, ale... No, fajne to było. Ja zauważyłem, jak gra Oshi. Oshi gra... w momencie, kiedy jest Roman Olszewski i on zbiera te wszystkie piły,
To wygląda w ten sposób, że Roman zbiera i wypierdziela tą piłę szybko na kontratak i właśnie tam z reguły jest Piotr Woliński. I właśnie o tym mówiłem o sile podkoszowej, że co robi Michael Hicks z Romanem Olszewskim pod koszem. I dlatego... O, podanko. I jest. Ja z Romanem gram w czwartki i tutaj nie ma kogoś, kto mógłby w ogóle ruszyć Romana. Roman jest potworem podkoszowym i tyle. Dlatego tak bardzo żałujemy, że w tym spotkaniu... My też żałujemy, bo to wiesz, fajnie by było się przekonać, gdzie my jesteśmy, grając z nimi, nie? Bo w tym momencie, wiesz, zatrzymać Romana Olszewskiego lub Michaela Hicksa, no to już jest wyzwanie. Byśmy chcieli zobaczyć, jak to wam wychodzi. To będzie taka fajna akcja Maxa, który rzuca gdzieś tam sprzed Michaela Hicksa. Mam nadzieję, że to będzie. Ja wtedy byłem na fajce i widziałem. I właśnie mówię też o młodych koszykarzach, którzy biegają, dostają podanie, wyprzedzają obronę. Właśnie to jest tak. I to jest właśnie dobre. No to... Ale słuchaj, no... O to chodzi, Max będzie odpowiadał swoim wnukom, jak rzucił punkty Hicksowi, no. Tu chodzi o to, że wszyscy są sami zawodnicy, sami gracze na boisku. Dlaczego on ma czuć jakiś respekt, bo to jest Michael Hicks? No to. No on ma tylko 94 z tego, co widziałem. 5 chyba. 5? No to nie jest jakiś monstrum pod koszem. No ale ten wyskok, no słuchaj. Może nie w tym momencie, bo Michael nie trenuje. No. Dobra, teraz powiem. Słuchaj, Michael Hicks był na konkursie wsadów. O Boże, nie mów tego! Nie mów tego! Nie, sam powiedziałeś o wyskoku! Sam mówiłeś o wyskoku! No dobra, to... Wszyscy już wiedzą o co chodzi. Tak, wszyscy wiedzą o co chodzi, nie komentujemy. Dalej. Tak. No, witamy się z Odasiem. Tak, który musi mi oddać piłkę, a ja jego. No, proszę. Krótkie podanie Szczelinowe i punkty bodajże Darka, tak? Nie, Juri to był. To był Juri? Tak, mi się wydaje. Właśnie, ja chciałem powiedzieć, pochwalić Juriego, bo Juri zajebiście gra w tej edycji. Nie wiem, czy Juri się tak bardzo dobrze czuje. I Max, to jego... Tak. To jest właśnie... And one. Juri bardzo fajnie gra w tej edycji. Jest naprawdę, nie wiem czym to jest spowodowane, tym jak dobrze Juri czuje się w zespole. A to taki sekret ten. Wow. Taki sekret muszę powiedzieć, bo ja nie wiem, czy to było na nagraniu poprzedniego, jak byliśmy z Doris, czy nie. I Doris mówi, że. Mówiła im na timeoutcie, nie pamiętam z kim oni grali, chyba z Prokamem. I Doris mówi, że nie możemy tego spotkania przegrać. Tego? Z Mazdekiem? Nie możemy. Tego spotkania. Z Prokamem, to nie mówię o tym spotkaniu. I zobacz, Juri, przechwyt, punkty. Nie możemy tego spotkania przegrać, nie jesteśmy w stanie tego spotkania przegrać. A Juri podniósł głowę, siedząc na łatwym i... Ty, Dorota, nawet nie wiesz, do czego my jesteśmy zdolni. Nie, bo oni rzeczywiście... Pięknie, Piotr. Tak, Piotrek. Piotrek też, właśnie, to też chciałem powiedzieć, Piotr, że... zbiórki są normalnie rewelacyjne, nie? Z kimś rozmawiałem i mówił, że o Jezu, Piotr tutaj jest nagraniu. A ja mówię, no pewnie jest nagraniu, bo w momencie, kiedy gra, no to obcuje z piłką i będzie później grał coraz lepiej, a nie coraz gorzej. Nie, powiem ci, że zbiórki Piotra to jest ważny element, nie, Dream Teamu. Także kończymy, bo już mamy, że tak powiem, tapetkę talkową. Więc kończymy i za chwilkę usłyszycie nas przy następnym meczu. Koniec meczu. Liga broni, liga radzi, liga nigdy cię nie zdradzi. I jesteśmy przy... moim ulubionym zespole TCZ. TCZ grało w tym meczu z Prokamem. Słowik tuż przed meczem zgrażał się, że on ma gorącą rękę i będzie spoko. No ale te wróżby się nie sprawdziły. Zobaczymy tutaj, tutaj mam... I ta akcja mnie trochę zdenerwowała, bo Paweł... No co to było? Paweł przed dwutaktem, myślałem, że nie zaliczą punktów, no niestety zaliczyli. Ale co będę się kłócił? Gramy dalej po prostu, to jest mecz. Decyzji sędziego się nie zmieni.
No. I chciałem spytać się ciebie Tomek, kto rzucił najwięcej punktów w tym meczu? Ja? Tak, no Tomek rzucił 27 punktów, będąc 37 minut na boisku. A wynik tego spotkania, moi drodzy, to 76 do 40 dla, oczywiście, dla TCZ. Powiem wam odnośnie tego meczu. Na rozgrzewce nie trafiłem żadnej trójki. W meczu 3 na 6, więc byłem... Widzisz? A na rozgrzewce naprawdę tak masakrycznie mi szło, że... Serek? To... Serek też! Pudystans zera też zajebiście rzuca. Powiem ci, że grając z nami, on ma zerowe kąty na takim procencie. Przecież w pierwszym meczu też rzucił najwięcej punktów i teraz też fajnie zagrał. Tak, myśmy wtedy komentowali to w ten sposób, że Serek nam się otworzył i w ogóle gra i gra. Nie, może Adam potrafi się skupić i... Maciej Repiński, nasz kapitan. O, Tomek, mi się podobało w tym meczu... sorry, Tomek. Podobało mi się w tym meczu, jak bardzo Tomek jest zdeterminowany, żeby trafić za trzy. Czekaj, sobie, że... Nie, Tomek... Zmyku. Zmyku, tak. Tomek był tak zdeterminowany, że rzucał 5 razy i żadnego nie trafił. Ale no normalnie no miałem małą polemkę z tą kanapę. I Karol. Karol ma ale... fajne, urywane rzuty, które trudne są do zablokowania. O, ładna akcja. I znowu Karol ratuje sytuację. Smyku wam daje tyle spokoju przy tym rozegraniu piłki, że... Tak. Smyku to jest osoba, która kozłuje... Spokojnie. I to jest właśnie to, że jak on tak spokojnie sobie kozłuje, on wszystko widzi. I on wtedy potrafi rozdzielić super piłę. Nie? I to jest naprawdę rewelacja. Nie? Dlatego piła zawsze idzie albo do Smyka, albo do Sejmiego. Oni są do rozgrywania. I to jest też taki malutki minus, ponieważ... Mateusz, Pawi, ja cały czas mu mówię, rzucaj więcej, masz pozycję, rzucaj. On za mało rzuca. Czy nie, bo Klapi chyba nie potrafi grać tak bez piłki, tak? Tak nie za bardzo się czuje, jak nie ma piły w dłoni. No ale musi się w końcu przełamać, bo naprawdę on jest szybki. On potrafi minąć swojego obrońcę. No ale on tego nie robi na lidze. Tak, i właśnie... O, masz kolejną trójeczkę. I siedzi! Fajnie, że mnie zaprosiłeś, sobie pooglądam moje trójki, nie mogę. Wcześniej trochę. Cieszyć, tak. I dlatego będę cały czas namawiał Klapiego, żeby więcej rzucał. On zresztą o tym wie, nie? Bo już mu nieraz wspominałem. No dobra, my mówimy tylko i wyłącznie o ten, a powiedzmy... Dobra, powiedzmy... Masz dobre słowo o Prokamie. O Prokamie Słowik. Słowik robi dużą robotę. Ponieważ rozgrywa, widzi, ale tak naprawdę patrząc po statystykach, bo to nie chodzi tylko o ten mecz, chodzi o inne mecze, rzuca Słowik albo Adam Depka. I w naszym meczu akurat Sergio, ale Sergio ma tak, że w naszym meczu nam na tych punktów, zawsze tak, no trzaska nam tych punktów i nie możemy sobie z nimi poradzić i na ławce mówią zawsze chłopaki, no pokryj tego Sterdzia, czemu on tak ci rzuca? Ale się nie da, no on ma taką fajną pozycję, ma tą, Znaczy rzut zera z pół dystansu, to jest fajna pozycja w momencie, kiedy wy bronicie tak, a nie inaczej. I tak na przykład rzuca również Wierzba. Tak, bo to jest taki martwy punkt na boisku, tak? No. Bo łatwiej zejść z góry, no. I siedzi. I to jest jego pozycja, ale tego się nie da zatrzymać, bo to jest tak wiele. W ogóle Sergio, plus dla Sergia, Sergio łapie i rzuca. On nie mierzy, on po prostu, on czuje to. On dostaje rzut i siedzi. I on to robi to w ułamku sekundy, że nawet jak obrońca już widzi, że on na piłę doskakuje, to już jest za późno, on rzuca. I to jest rewelacja. No ale niestety powiem ci, że Słowik sam meczu nie wygra. Nie, no był taki mecz, w którym Słowik wygrał sam, to był mecz z Mazdekiem pierwszy chyba, w którym grał. No dobra, to z nami nie wygra. Nie, Słowik daje dużo, tak? To bardzo dużo, ale jak powiedziałem to na początku. Ja bardzo będę porównywał, jak
bardzo nieporadna drużyna Prokamu była bez rozgrywającego. To samo powiedziałem, nie mówię Adam, gdzie wy macie rozgrywającego? Przecież w pierwszym meczu chyba nawet Jarek nie grał. Tak. Jarka mi brakuje, bo Jarek... A, to no właśnie, to mieliśmy mówić, Jarek musimy Pruszcz, to powiedzieć. Jarek Pruszcz ma naprawdę super szybkość, rzut takiego odchyłu nie do zablokowania. Tak, jego nie da się zablokować. Ja pamiętam Jarka, gdzie on robił taką różnicę w meczach, po prostu masakrował nas. O. Właśnie, Jarek, bo ciebie nie widać. Jarek... Chodź na treningi i skup się na meczach i będzie tylko lepiej. Zgasłeś trochę. Musisz mieć większe parcie na kosz. Musisz więcej rzucać, bo ja pamiętam Jarka w momencie, kiedy... Witamy się z Markiem Jankowskim. Tak, kiedy przeprowadziłem się do Tczewa i graliśmy na Dąbrówce z Jarkiem, no to masakra. On rzucał bardzo dużo punktów. On w pierwszych edycjach Talku rzucał bardzo dużo punktów, a teraz brakuje mi tych punktów. To co ja powiedziałem wcześniej, że Jarek trochę przygasł przy trzeciej edycji, jak do Szerdoga doszedł Maciek Wojciechowski, czyli mój syn. I tak jakoś nie potrafi się chyba do teraz odnaleźć. Jarek, chodź na treningi, znajdź choć trochę czasu, żeby pójść chociaż na jeden w tygodniu i będziesz teraz lepiej grał i spoko, tak? Pomożesz drużynie. Także taki apel do ciebie, Jarek, brakuje nam ciebie. I trójeczka. To twoja? Moja. Nie założę. Fajne jest to, że wszystkie trójki celne pokazujecie, a nie tych dwóch niepełnych. To jest fajne. Że Tomka Smychowskiego żadnej trójki nie będzie. Tomek, przepraszam. A Sejmiego pudło pokazaliście. Co to? Ale to nie jadne. No dobra. O, widziałeś? Tego brakuje! O to chodzi! Tego brakuje! Rzucę nie do zablokowania i punkty są, nie? Ja nie chcę, żebyście wygrywali z nami, tylko żebyś więcej rzucał. Dobra, kończymy ten komentarz, bo zaraz nam się tutaj mecz kończy. Więc... Życzymy miłego oglądania jeszcze przez chwilkę. My kończymy i na razie do następnego. Koniec meczu. Liga broni, liga radzi, liga nigdy cię nie zdradzi. Jesteśmy przy kolejnym meczu. Tym razem ja występuję w roli gospodarza, bo to mój zespół. Starsi panowie zmierzyli się z jeszcze wtedy bez zwycięstwa drużyną Mazdeku i zwyciężyli w tym meczu 59-35. Czy ja mogę powiedzieć o tym graczu, który jest akurat był przy piłce? O, miś za trzy. To jest miód, nie? Nie trzeba uważać, dzieci lubią misie. Nie można go zostawiać. Nie można go zostawiać w ogóle samego za trzy, no bo przeważnie trafia. No niestety. Maciek ma jeden z lepszych procentów. To było piękne. Maciek stwierdził w pewnym momencie, I my man last. Tak. Plecy najlepszego killera. Tak jest. No, to jest nasz ziom. To jest nasz ziom, którego oczekujemy na parkietach Talku w końcu. A to był piękny niedolot młodego. Widziałeś? Mhm. I misiu. I trafił. I misiu. Tak jest. Maciek stwierdził w pewnym momencie, że to będzie jego mecz asyst i takowym był. Maciek sprzedał asyst, już wam mówię. 9 asyst. Marek za 3, rewelacja. Nie, no słuchaj. No, w ogóle to jest to, co normalnie mnie szokuje zawsze. Trójki Marka. Ale czekaj, nie, to była zajebista akcja. Bo przy tym rzucie Krzychu w ogóle się nie wybił. On rzucił z palców. Ale co chciałeś mówić? Że trójki Marka i Romana Olszewskiego, nie? Tak, ale nie. Jak oni rzucają za trzy, ja pierdzielę, nie? To jest normalnie... Dobra, to oni, że tak powiem, rzucają w nie naszego poziomu. Oni rzucają płasko i tak wejdzie. To jest prawda. A to jest taki moment, którego jeszcze będziecie widzieli dużo podczas tego magazynu, czyli rzuty z linii rzutów osobistych. O, piękny przechwyt Filipa Maniuka i poszły konie po betonie.
No. Ale to jest... o Boże. Nie, bo ja siedziałem wtedy chyba na... na widowni i przestraszyłem się, to zagrał Dawid w ogóle. O. I takiego Dawida lubię. Ale... No, ja powiem ci, jak gramy z nim w poniedziałki na tą grówce, no to... To potrafi trochę tutaj... A to zależy też. Trochę rozwalić obronę. Dawid w tych naszych meczach chyba za bardzo się spina czasami i tak nie bardzo jest okej. Okay. Nie, no trzeba się przełamać, nie? Trzeba się przełamać. Nie, trzeba... taka... Znaczy Dawid, trochę wolniejsza głowa, tak? Ja no, chodzi, i to jest tak? granie, i to jest granie z Markiem. Nie jakieś tam... pierdzielenie. Muszą wykorzystywać Marka, no bo tak naprawdę kto Marka zatrzyma? Kto zatrzyma tak wysokiego gościa, jeżeli dostanie już... To była akcja, No to jest rewelacja. Widać po reakcji młodego, nie? Nie, oni mają spinę, tak? To jest tak, że jest spina... I Darek? Darek. Darek w tym meczu namachał 16 punktów. Szukam zbiórek i 10 zbiórek, czyli double. Gratki Darek. Tego meczu chyba byli wszyscy zadowoleni. No, w wyniku pewnie nie Mazdek. Ale powiem ci, że cała drużyna Mazdek robi swoje. Oni fajnie grają. Trafiają swoje rzuty. Piłka chodzi, Marek ich cały czas instruuje. Tutaj podanie. Będą punkty. I są punkty. I o to chodzi. O, ten człowiek jak trochę, a już tu już mówiłem poprzednio, więc nie będę się powtarzał. Ale on ma bardzo fajnie rączkę ustawioną. O! I to będzie rzut... Nie, to nie to jest. To nie teraz. Ewi. A! W ogóle! Na tym meczu tego dnia... Krzysztof podania Maćka. Krzysztof Magic. Link. Bayer w ten dzień miał rodzinę. I tu gdzieś musi być. Może jeszcze potnę i to dam na jako osobne. Bayer miał urodziny i śpiewaliśmy mu 100 lat na boisku, ale na urodziny największym prezentem Bayera była chyba trójka na sam koniec. Koniec czwartej kwarty i będzie trójka Bayera. Młody taniec z piłkami. No oczywiście. I podanie do Krzycha. Ale dobra, Maciek się bardziej cieszy z tego, że nie, podał, dobrze? Dobre podanie. O, mamy Musiego cofającego się do obrony już, bo Musi jest zawsze czujny. Musi tak, Musi dzisiaj gra z nami. Chyba jedyna trójka Maćka tutaj. Nie, dwie rzucił. O, a to jest chyba druga. I prawda. No. No i co? I będziemy kończyć. Życzymy smacznej trójki ostatniej Bayera w prezencie urodzinowym dla samego siebie. I co? No kończymy. Już nic nie mówię. O, to właśnie jest to! Tak! Jak ładnie podskoczył. Koniec meczu. Liga broni, liga radzi, liga nigdy cię nie zdradzi. Jak to przed chwilą Tomek Hibner powiedział, wielka ciekawostka, czyli mecz Devils z Polpharma, którego nie widziałem, ale jestem tak ciekawy, obstawiałem wygraną Devilsów i w ciemno, a tutaj... Tak, ale to chyba każdy obstawiał wygraną Devilsów w ciemno. No, ja Devilsów wygraną w ciemno obstawiłem przy każdym meczu, bo oni w tym sezonie mają tak silny skład, tak fajną poukładaną grę, że... Z każdą drużyną! Ale widzisz Jana przed chwilą? Dziu, Bączek. Nie. Tata to z piłką robi różne cuda. No i to jest koleś, Łukasz Domachowski. Z zera prawie zawsze trafi. Devils to jest ekipa, która się zna od dawna. Rozumieją się jak mało kto. Zresztą... I znowu trójkę. O, i jeszcze w tablicy! No. To jest... To dobija. Od tablicy nigdy nie jest mierzona, nie? Rozrzuca na koniec pierwszej kwarty. I roz...
Ten jego rywalski chód. No. I pierwsza kwarta skończyła się wynikiem 15 do 11 dla Polfarmy. Pewnie przez te trójki do Machowskiego pana. Piotrek musi coś wyjaśnić sędziom. No, ja też czasami wyjaśniam sędziom, a potem się okazuje, że się myliłem. To niestety. Znaczy nie, ja chciałem powiedzieć to, że bardzo, bardzo fajnie i słusznie powiedziała i wypowiedziała się Agnieszka Smykowa. Widziałem czyli Agnieszka Prosolecka, że nasi zawodnicy talkowi nie są ale w ogóle... Ja to ci powiem, tak mi wjechała na ambicje, że sobie ściągnąłem zasady koszykówki 2014 i sobie przeczytam, bo tak naprawdę jest taka, że ja pewnie też robię tyle głupot, bo nie znam zasad. Słuchajcie, może nawet zrobimy tak, że ja po prostu w prezencie świątecznym każdemu kapitanowi dam po jednym egzemplarzu. Po jednym egzemplarzu przepisów, jak mi się uda jutro wydrukować pracę i zrobię mi tą uprzejmość, to po prostu wydrukuję przepisy. Maciek, jak dostaniesz już przepisy, to pamiętaj, punkt trzeci, nie pokazuj fakenów. dobra, bo tu pierdu, a tu mamy prawie połowę meczu. No i co, mamy prawie połowę... Zmieniły się połowy już, czy nie? Nie. Druga kwarta skończyła się wynikiem 12-12. Ale zobacz, akcja za akcją i sama osobista. Ale jest 26-20. Ale widzicie, dopiero osobiste za osobistymi. No to jest walka. No to jest walka. No, no słuchajcie, chwila, bo mamy tak. Faule. 20-27. O, Planet, jaką piękną. Tak, Planet tą fajną trójkę trzasnął. I Planet będzie miał jeszcze tutaj taką akcję, taką kosmiczną. I widzisz to, co mówiliśmy, wieża zerowego akurat teraz nie trafił, nie? Ale to jest właśnie... O, ładne podanie do Giza. No. Nie, to są dwie ekipy, które grają ze sobą w takim składzie najdłużej. Bo ani TTZ, ani Starsi Panowie, ani jakakolwiek z ekip nie gra ze sobą tak długo. I nie znają się tak dobrze. Devilsi znają się jak puste konie i Polfarma też. Oni grają 9-10 sezon w takim składzie. W różnych ligach. Możliwe. My w TTZ mieliśmy trochę zawirowań na początku, zanim graliśmy w Talku. Teraz praktycznie się unormował już nasz skład. Doszedł Karol. Nie, to był biały. Doszedł teraz tylko Karol. Tak naprawdę to tego skład jest w miarę cały. Ładnie. Proszę, Piotrek Borys. No jak patrzyłem na statystyki Piotrka Borysa, no to... No, szacun. Trzaska do truje, co ostatnio? Ja pierdzielę. Piotrek jest on fire ostatnio. Tak, to z faulem było. Siedzimy na... I nie widzieliście... Kolejno, zobacz. Nie widzieliście osobistego, bo siedzimy sobie na... na trybunach widzą z kimś i mówi nie trafi i nie trafił. No kurde, patrząc na tą grę Devilsów, to ja się dziwię, że mieli 12-0 w ostatniej kwarcie i to jest dla mnie, słuchaj, dostałem... Patrz, ale to jest ten wynik i to już jest czwarta kwarta i poszła trójka, jest 40-43 i grają dalej. Patrz teraz, Józef, trójka. Ale jest remis, dostałem... Zobacz, patrz na Devilsów. Raz jeszcze powiem. Faule? Nie, oni już punktu nie rzucą. Faule, czyli następne osobiste Czapskiego. Znaczy nam się kończy. I znowu jest osobiste Czapskiego. To nie było przeżycie za trzy. Znowu osobiste Czapskiego. Ja dostałem SMS-a, nie? Od Rzepy. Słuchaj, Devilsi przegrali z Polfarmą. Nie? Ja byłem normalnie w szoku. Nie mówię, jak się opierdzielę. No gdzie? Rzepa potrafi takie informacje dnia przekazywać SMS-ami, nie? No, i skończył nam się mecz. Nie widzieliśmy dużo, bo widzieliśmy tylko i wyłącznie punkty. I osobiste. Nie bardzo jest tam nam wytłumaczalne to, czym... A i tak jestem w szoku cały czas tym 12-0, nie?
bo... Znaczy nie, ja to widziałem ja na wiem, jak debilsi potrafią grać. Nie, widziałem na rzeczach. Widzieliśmy jak debilsi rzucają punkty, więc dla mnie to jest naprawdę szok, że nie rzucili w czwartej kwarcie. Tym bardziej, że będziemy, znaczy przynajmniej ja będę powtarzał, że dla mnie w tym sezonie talkowym debilsi są najmocniejsi. Ja też tak uważam. No. Bo wasza drużyna bez Pawła Samoiły traci trochę... No, ale... Nie, play-offy będą bardzo miodne, tak? Niezależnie jak bardzo mi bizną w... Koniec meczu. Dla mnie TCZ... Pfu! Debilsi ale TCZ jest mocniejszy. Nieprawda. Debilsi są faworytem ligi w tym sezonie i tyle. Dobra, bo planszę mamy już długo. Przestajemy gadać, zamykamy to i przechodzimy za chwilkę do następnego meczu. Koniec meczu. Liga broni, liga radzi, liga nigdy cię nie traci. I jesteśmy już przy kolejnym meczu, przy pierwszej w historii drużyny. Wygranej drużyny Mazdek. Tak jest. O, ładna akcja, bardzo ładna. 39-31 wygrała drużyna Mazdeku. I co możemy o tym meczu powiedzieć? Mogę powiedzieć tyle o Mazdeku, że Mazdek fajnie operuje piłką, bo tego wymaga Marek. Marek wymaga, żeby piłka ładnie chodziła, cały nie, czas, ja cały pewnie. Czas ich instruuje. No i w końcu może to zaczęło działać. Mi się wydaje, że to była fajna akcja, jak wychowanek pojechał trenera, czyli Janek Smoter pojechał Marka Jankowskiego. Fajne to było. To chyba mobilizująco wpłynęło na Marka. I Filip? Tak jest, Filip. I trafia. No, Filip miał dobry dzień. Czego nie można powiedzieć o drużynie Dinkimu. Oni chyba za lekko podeszli do tego meczu. Chyba tacy za bardzo nie byli zbytnio skupieni. Nie rozmawiałem o tym meczu z nimi. O, ale zobacz, ja! To było rozbicie obrony totalne. Chyba nawet zobacz Robert. Tak, Robert się złapał za głowę. Jest w szoku, jak ładnie potrafią zagrać. I właśnie o to chodzi, nie? No. Oj, no to... Pan Wojtek, chyba. No. Proszę. Można. No była obrona. Nie, ale, można. Ale nie, ale popatrz sobie na to, jak fajnie gra Mazdek w tym meczu, a jak nie fajnie gra Dream Team. Nie wiem, Dorota była na tym meczu w ogóle? Przypatrzmy się ławce, bo tak, ja nie byłem na tym meczu. Ja nie zarejestrowałem, czy ona... Ale w poprzedniej lekcji było widać, że obrona była o metr cofnięta od ataku, więc jak można trójkę przypilnować, gdzie stoisz metr dalej. Jan podaje. No ale piłkę sobie fajnie podają. Tak, fajnie sobie piłkę. Tak, podają. Bardzo fajnie grają piłkę. Dlaczego? Wojt? No, fajna zasłona i... Nie, naprawdę fajnie Dream Team zaczyna grać. Albo już gra od jakiegoś czasu. Tylko, że mówię, ja nie śledzę tych meczów przez to, że mam swoje mecze i przyjeżdżam tylko na swoje mecze i nawet nie wiem, jak... No, Juri, którego tak bardzo komplementowałem w poprzednim spotkaniu. No było tak, no pierwsza kwarta skończyła się 11-10 do Mazdeku, następna kwarta była 6-6. Dopiero w trzeciej kwarcie Mazdek troszeczkę odjechał na 5 punktów. Tylko ta różnica też nie była jakaś masakryczna, więc bardzo wyrównany mecz. Tak, to wszystko było do odrobienia. No ale no Mazdek wytrzymał, tak? O, ktoś tu się bawi kamerą. I Piotr osobiście. Jeden trafiony. Tak, Piotrek im więcej gra, tym jest lepszy. Jak drugi trafi, to no, lepiej niż to za. To niestety my jako drużyna mamy... O, tu mamy też Marka wykonującego, że to osobiste. Wszyscy rzucają lepiej niż TCZ. God damn it! Chłopaki, musimy wziąć się w garść. Wszyscy musimy rzucać lepiej osobiste. Zamiast grać jakieś mecze treningowe na Dąbrówce, to musimy trenować osobiste. No, i skończył nam się mecz, był bardzo krótki, więc znowu macie... I gratulacje dla Mazdeku. Tak, gratulacje dla Mazdeku.
dla całej ekipy. I co? Będziemy kończyć. Koniec meczu. Liga broni, liga radzi, liga nigdy cię nie zdradzi. I mamy drugi mecz weekendu. No, najbardziej traumatyczny. I piękny Piotr Borys tak, zaczął. Piotrek Borys zaczął. No, będziemy komentować to, co widzimy. Ciebie nie było. Ja byłem, bo ja już przyjechałem na swój mecz. Rozgrzewałem się. I powiem ci, że odnośnie tych fauli kontrowersyjnych, no to ja widziałem może 3 lub 4 faule i bym przyznał rację sędziom. Ale to są tylko 3 i 4 faule. Powiem ci, że jako zawodnik to rozumiem Devilsów, bo często mam wrażenie, że sędziowie gwizdają nie tak jak my czujemy, to jak gracze, wiesz, wchodzisz pod kosz, dostajesz w rękę, wiesz, że jest faul, nie trafiasz, sędzia tego nie widzi, wkurzasz się. Tylko wiesz, jak mimo tego wygrywamy, to gdzieś odchodzi na bok. Tak. Więc ja rozumiem podejście Rybisów, dlaczego tak się wkurzyli. Znaczy skrót tego meczu tak będzie za krótki na to, co chcemy powiedzieć i w ogóle. Ale my jako starsi panowie mieliśmy w tym meczu szczęście. Ja to zobaczyłem już na pierwszym meczu, jak zobaczyłem, jak sędziowie widzą. No totalnie wszystko. Właśnie tutaj przechodzimy powoli na mecz, więc będziemy widzieć kilka fauli tylko. I piękne podanie Piotrka. Piękne do Rosa. Pierwsza kwarta skończyła się 15-9, druga kwarta 15-9 dla Devilsu, druga kwarta 8 do 5 dla starsi panowie. Więc ta różnica zawsze była jakoś tam na kontroli, jeżeli chodzi o nasz zespół. Ale kontynuując tą informację o sędziach. Jak zobaczyliśmy po pierwszej kwarcie, pod koniec pierwszej kwarty, że sędziowie naprawdę widzą wszystko i te podepchnięcia przy zbiórkach i dokładnie wszystko. To jest to, co byśmy nazwali apteką, nie? Między zawodnikami zawsze mówimy o gwizdzą apteka. No tak, tylko że oni nie zaczęli tak gwizdać od pierwszego meczu. Oni tak zaczęli gwizdać od tego meczu, jaki był poprzedni? Mastek Dream Team. I oni taką aptekę zaczęli gwizdać od pierwszego meczu. Nie można powiedzieć, że oni specjalnie zaczęli gwizdać na naszym meczu takie faule. No tutaj... No nie, ja widziałem faule. Trzeba walczyć po prostu. No, jest faul, jest. Jest okej, okay, nie? Pięknie, wierzba. Wierzba rzucił Endwana i nie ma problemu, tak? Piękne podanie. Tu też powiem. Chociaż? Nie, tam otrzymał Bayer. Nie było kontaktu u góry, a na dole na pewno nie. Nie, bo nie komentujemy w tym momencie, nie komentujemy punktów, tylko komentujemy faule. Komentujemy faule i decyzje sędziowskie. Nie, no faktem, że ja uważam, ja też byłem w ogniu i też nie powinienem tak reagować na ławce, no tak reagowałem. Ty akurat nie grałeś i tam co? Nie mogłeś mi zrobić. O, właśnie to tak idzie. Tak. Chodzi o to, że ja myślę, że Devilsi nie... dobra, mogą mieć jakie odczucia, jakie mają, takie mają do sędziowania, spoko. Bo każda drużyna, każdy zawodnik bierze to indywidualnie. Ale uważam, że nie przegrali sędziowania, tylko myślę, że bardziej stres i nerwy miały wpływ na grę niż sędziowanie. Ja myślę, że Devilsi byli strasznie zestresowani poprzednim meczem z Polfarą, dlatego wzięli to aż na tak wielkiej złości i dlatego były takie komenty, a nie inne później szanownego pana Jarka. No cóż ja mogę powiedzieć, ja jestem zdegustowany tym, co było po, tak?
Nie mogę, nie jest po prostu głupie, że oskarża się mnie o to, że nie wiem, podkupuję sędziów, kurde, jak sobie zdołałem zażartować, jak sędziował, nie pamiętam kto, ale z Elizą, jest nasz bohater. Jest Laska, którego nam brakuje w TCZ, Laska, wracaj. Taki. Zdołałem sobie zażartować przed meczem starszych panów z TTZ-em, że Eliza bez wygranej, to wiesz, to kasy nie dostaniesz, to dostaliśmy taki wpierdol, że szok. Przed tym meczem ani Mateusza Kreta, ani Mateusza Hatłasa nie znam na tyle, żeby móc nawet z nimi tak zażartować, tak? A co dopiero mówić o, nie wiem, przykupowaniu meczów, ani takich rzeczy. No dobra, no to po prostu, bo myślę, że pod wpływem emocji wypowiedziane, a mówię... Mówię, że myślę, że bardziej nerwy tutaj miały wpływ na przebieg spotkania. I tak jak mówimy, nie, że gwizdali aptekę, a to, że gwizdali aptekę, to nie znaczy, że nie było faulu. I mówię, ale ja tylko się wypowiadam na kilku faulach, które ja widziałem. I uważam, że były faule. Z boku dużo lepiej widać, nawet lepiej niż sędziowie, myślę. Znaczy zależy jak stoisz. Jeżeli akurat stoisz w miejscu, gdzie masz prześwit, no to... O Jezu... No i właśnie mówimy o takich akcjach, no to gdzie tu mówić... No tu jest jakiś technik. Ale o tej poprzedniej akcji, no to gdzie tu mówić w ogóle, to było rozwalenie systemu, no sorry. Czy nie, myśmy grali z premedytacją pod wysoką, chcieliśmy... A, powiem ci o swojej drużynie, no. Bo my się rozgrzewaliśmy i przychodziliśmy tam obok ławki. Tak, ja was odgoniłem. Tak, była taka sytuacja, że byliśmy obok ławki Stars i panowie i po prostu przybiliśmy piątki, chcieliśmy pogadać i Piotr mówi nie, sorry, odejście. No to wie, to my odeszliśmy, bo jeszcze od nas wywali wyjdzie, bo myśleliśmy. A chodzi o to, że oni po prostu na ławce byli tak skoncentrowani i też zestresowani, żeby wygrać ten mecz, więc... Nie ma co tu gadać. No. Mecz był bardzo zacięty i... Znaczy mi jako organizatorem jest przykro, ja nie chcę że też... są jakiekolwiek posądzenia o to, że... Piotr, ja nie chcę też powiedzieć, że wiesz, że Dewilsi... mają jakieś 100% roszczenie, które nie mają pokrycia. Bo ja nie byłem na boisku, widziałem tylko 4 faule w momencie, kiedy byłem przed moim meczem i się jeszcze nie przebierałem, więc ja nie chcę też ich skrzywdzić, mówiąc, że wiesz, że oni sobie wszystko... Bo mogły być faule, których my nie widzieliśmy, no, ale... Zachowujesz się jak polityk. Nie jestem polityk, tak, bo... No dobra, znaczy... Czy nie, ale mamy już planszę, więc musimy kończyć. Ja tylko powiem, że zachowanie Rosa na internecie, Bizona na internecie, ale... nie było fair w stosunku do mnie, jak i do Roberta. To nie było fair, Bizon. Tak? Ja tylko piję do tego, bo ty mówisz, że jestem jak polityk, ale tak naprawdę graliśmy z wami i wy też byliście pokrzywdzeni w meczu z nami i też dostałeś technika i wiesz jak to jest, jak jesteś z drugiej strony, kiedy uważasz, że sędziowie gwizdają źle. Więc dlatego ja nie chcę też... Znaczy powiedzieć... mi akurat wszyscy przytaknęli, że były kroki po moim techniku. Ale to, no dobra, no nie oceniać, ja z Patrykiem też jeżdżę na mecze i też widzę na boisku, więc nie mnie oceniać Patryka. Ja nie mogę ocenić postawy Dewisu po 4 faulach, które uważam, że były. Ale to była apteka i przyznam, że to była apteka, no ale... Czy żałujemy, ale był faul. Żałujemy bardzo, że nie ma tutaj nikogo z nami. Bo oni byli na boisku, wiedzieli co czują i ja nie mogę powiedzieć, że coś było źle. To co oni mówią, to sorry, może być prawda. To co ty mówisz, może być prawda. Ja tylko... Znaczy nie, mnie nie było na boisku, ja to wszystko widziałem z boku i to też jest zupełnie inny odbiór niż odbiór tego wszystkiego z boiska. Żałujemy, że nikt
z Devilsów nie przyjął zaproszenia do tego magazynu z pomalowanego. Musimy zobaczyć, bo mamy... Cały czas uważam, że Devilsi to jest najmocniejsza, jedna z mocniejszych, oprócz TPZ, najmocniejsza drużyna. Tak, tak, bo tam. Tomek będzie optował cały czas za TPZ, a ja sądzę i tak, i tak, że w tej edycji wygrają Devilsi tą ligę. No dobrze. Za TPZ. Dobrze, także kończymy i będziemy przechodzili do następnego meczu. Koniec meczu. Liga broni, liga radzi, liga nigdy cię nie traci. Jesteśmy przy następnym smakołyku, czyli Tomek się będzie bardzo cieszył. Spotkanie TPZ kontra Oshi PJ Sport, które skończyło się wynikiem, pamiętasz? 90 do 30? Nie wiem. Wiem, że tam około 60. 94 do 32. Podpowiadam, bo już widzę statystyki. I co? O, mamy podanie do Tomka. Tomek próbuje za 3, nawet nie próbuje, ale trafia. Tak. Nie strzelił się w sobotni dzień, za to trafił od razu trójeczkę. No, dzień niedzielny. Oprócz tego, że TCZ jest rewelacyjne, to chciałbym dać największego plusa Piotrowi Wolińskiemu, bo to, co zrobił w tym meczu, to jest rewelacja. Ale to był Bartka, co? No. A, ja chciałem dać plusa w tym meczu i w ogóle za całą... Daj mi! Nie, jeszcze nie. Nikt mi nie daje plusa. Bo nie, bo ciebie nikt nie zauważa i tak i tak grasz swoje. No ja gram swoje po prostu. Patrząc na statystyki ogólne talko, to Tomek jest po prostu nie do wyjeba. Przepraszam, to dzieci. Ja chciałem też przekrąć, a ty powiedziałeś, że nie mogę. No zobacz, ósemka rzuca, trafia. Kto gra z ósemką w TPZ? Nie wiem. Jakieś patała. Spelplina. Nie, spelplina. Chciałem bardzo, wracając do tego, co mówiłem, bo Tomek mnie cały czas zagaduje, chciałem bardzo pochwalić osobę, która przed chwilą rzuciła, czyli Krasina, bo Krasin wrócił w wielkim stylu. O, i Tomek, w ogóle ja miałem w tym meczu tak słabą skuteczność, nie? Dobrze, że mnie koledzy z drużyny pocieszali, nie? Pod każdym niecelnym rzucie. No, że po ciebie mówił, znowu spierdzieliłeś. No, rzepa. Wracaj do obrony! To jest rzepa cały, tak. Ale jeżeli chodzi o Krasina, proszę. Krasin ma rewelacyjne waruny, rewelacyjnie gra, rewelacyjne ruchy, tylko że... Za mało gry, teraz coraz więcej gra i coraz lepiej gra. No, 14 punktów? Nie. A co? To jest procent za dwa. To ja bym chciał mieć taki procent za 2, 58, ja? No pewnie. 14, kolego, 14. A to Bartka popatrzyłem. I o to chodzi z Krasinem, on jest zajebistym graczem, ale wybiera zawsze najtrudniejsze drogi do kosza. On zamiast rzucić sobie najprostsze punkty, on wiesz, on jest naprawdę, on ma... Znaczy, liczy się forma, nie treść. No, jeżeli chodzi o mnie, to tak. Patrz, klapi rzuca wolne. Tak. Ja rzucam najprostsze kosze, jakie mam i dlatego mam trochę punktów w każdym meczu. O, i to jest koleś, który grał w koszykówkę, tak? Potrafi podać. Marcin Plutowski, bardzo niedoceniany w zespole Oshi. Powinien grać więcej. I Karol. No i to jest ten mecz, w którym przyszło tyle kibiców, a nie było Michaela Hicksa i Romana Olszewskiego. O, i całkiem fajna akcja Artura Olszewskiego. No pewnie. Piotr Woliński, proszę! W ogóle Piotr Woliński, te rzuty przez moje ręce i nie tylko przez moje, bo on 7 trójek rzucił, no to jest masakra. No i to była przykład tego, o czym mówiłeś, Krasin wybrał najtrudniejszą opcję. Tak. To jakiś technik był? Albo koniec czasu. Oj, pięknie. 2 trafione. No, kto trenuje, ten ma. No i Piotr. Elegancko. Nie znam. Punkty. Już to mówiło. Nie znam. Najlepszy strzelec. Ten. I Bartek. Bartek mi... Oooo! Akcja! Ja! To akcja! Podkoszy! Ale nie, no dobra, nie, można tak w kontrataku podawać, ale kurwa nie na 3. Przepraszam, nie na 3 metra. No dobra, akcja zarąbista, Bartek Kosmaczewski, rewelacja.
I o tym, co mówiłem, nie? Miałem 100% w tym, ten weekend osobistych, nie? Co się rzadko zdarza i to musimy trenować, nie? Osobistymi będziemy wygrywać mecz. Ja was bardzo przepraszam, ale to widać, nie? Że to gościem jest Tomek Himmler i Tomek opowiadał nie o meczach, on opowiada o sobie, bo on jest boski. Gdzie o sobie opowiadam? Cieszę się po prostu, że no dobra, 50 czy 40% osobistych w końcu trafiałem. Ja mam nadzieję, że laska w końcu wróci i cię przyćmi. No i kto rzucił? No, Tomek Hibne. Laska, wracaj, przyćmisz mnie. Chciałeś, żebym tu przyszedł, to masz. No w ogóle to tam mniejsza o mnie, ale zobacz cały zespół TCZ. Zespół TCZ, który do połowy... O, i masz. Do połowy... Woliński. No tak. Ale to już mówiłem na samym początku i powiem jeszcze raz, że to jest rewelacja, co on robi, nie? Ale cały zespół TCZ, który wygrywał tylko 10 punktami do połowy, po trzeciej kwarcie wygrywał już 40 punktami. No i to co mówiliśmy w plusach i minusach, że wielki szacun dla całego zespołu OSI, że mimo tego, że nie było ani Romana, ani ten, ta gra naprawdę, cały czas bardzo fajnie wyglądała, nie? Muszę podanie, trójeczka. Bo cały ten kapitan nie dobiegł, widziałeś? Kapitan nie dobiegł do brony. Masz? No wasz. Maciek wraca do domu. Moja jedyna trójka oddana w tym meczu. Słuchaj. Następna kontra. Poszło! No skup się, Tomek, na komentarzu. Najprostsza koszykówka, nie? Maciek, chodź skomentować nasz mecz. Powiedz coś pozytywnego. No, masz jakieś pozytywy o TCZ? No właśnie widzę, jak próbowaliście teraz w tym kosza. Próbowali. Ale zobacz. Trafiliśmy. No macie. No to jedna z niewielu trójek pana Piotra Samuiły w tym sezonie. Pozytywnym aspektem tego zespołu był Maciej Rzepa Rępiński, który miał dobrą bramę w swoim pierwszym życiu. Tak, gratuluję. Tak, właśnie, gratuluję. Brawo, Maciek, gratulacje. Jesteś naszym MVP. Bohaterem. Tak, i bohaterem, o czym usłyszałeś dobitnie w szatni. O, jaką. No, pięknie. I nie trafiłem. To jest właśnie mój. Ale Rzepa jest boski. Tak jest. Weszło. Tak. I Rzepa jest rewelacyjny. Jeżeli on ma. O, i to była ta trójka, po której Tomek zrobił tak ręce. Dałem radę. I rzucał takie trójkę, że. No nie, rozkładasz ręce i sobie myślisz, no jak? No jak? Jak on to mógł zrobić? No jak? Ja ci też tak rzucałem na dąbrówkę. No tak, nie. Chyba 2 lata temu. 3 tygodnie temu. 3 tygodnie temu, 1 na 10. O, nie mów tak. Potem jak przyszedł z 8 metra, to... Nie, ale ty na Dąbrusę to ty z Krasinem walki toczyłeś wtedy, pamiętasz? Czy... No tak, z Krasinem mi się wydaje. 2 centrów walka. Dobra, popatrzmy sobie, jak Rzepa tutaj zdobywa punkty. Tak jest. Rozwala tam... Zdobywa swoje double-double. I on w ogóle minut grał. Też jest ważne. Dwie deszki. Maciej Rypiński, 20 minut. 20 minut, połowę meczu. No, proszę. To... I można zrobić double-double w połowie meczu. No, mi się nie udaje, wiesz. Nie, Maćka zdjęliśmy na 2,5 minuty przed końcem meczu z Mazdekiem i Maciek powiedział, że zepsuliśmy mu statystyki, bo chcieliśmy mieć double-double. Jedna asysta im brakowała. Dobra, kończymy ten mecz. Papi rzuca osobiste. My kończymy tutaj komentować, bo już nam się mecz skończył, czyli żegnamy i będzie za chwilkę ostatni mecz. Koniec meczu. Liga broni, liga radzi, liga nigdy cię nie zdradzi. I witamy nam was już na ostatnim meczu weekendu. Polfarma, bardzo zadowolona po wygranej z Devilsami, podjęła w tym meczu zespół Prokamu. I mówi, że to jest ostatni mecz. Ostatni mecz do komentowania. God damn it. A zacząłem się dobrze bawić, a to już ostatni mecz, no bez przesady, nie? No. Tak się bawimy na tym, na komentowaniu.
ligi, także zapraszamy kolejnych gości. Musicie Adama zaprosić. Tak, Adam jest następny w kolejce. Adam Bebka to jest człowiek instytucja. Adam, zapraszamy Cię. No nie mogę. No co? No dobrze, no. Ty, ale to znowu... A propos tego spotkania, nie? A propos tego spotkania. Adama. No. Ja widziałem pierwsze 10 punktów. Co to się to dama, popatrz sobie. 10 punktów, o. 10 punktów, 7 zbiórek. 40 minut, o. O. 4 ofensywne, o. Dobre te duszki. Jaro 10 punktów. I trening na tej ulicy, jak miała to ulicę. Jaki trening? Trening na tym. No te getle. Na ulicy Wiązów. Ja pierdzielę. Ale będzie miał wyświetleń ten film. Tak. Adam, my Cię bardzo lubimy. Tak. Zresztą wszystkich. Znaczy czekamy na to, aż przyjmie zaproszenie do Twojej drużyny Twój kolega z treningu Ketli. A kto jest? Kaszub? Ketlami, Kaszub. Kaszub? No co? Tak. Nie, ale są osoby, które nie płacą za to, co kochają, więc... Kaszub, zacznij grać w kosza, dołącz do Adama. O, ty niech jeszcze kursaka weźmie, to będzie już, wiesz... Elita. I... Będzie reaktywacja tego... W ogóle sporu, trójki Józefa to dla mnie to jest normalnie masakra. Nie? Szok, nie? Jako się składa do rzutu, to jest po prostu... Taki akurat. Nie, ale Adam jest na miejscu. Nie, to nie Adam. Słowik. Słowik skończył. Po prostu taki chaos jest wszędzie, nie? Nie, tak. Powiem wam tak. Ja mam taką teorię, że jak Słowik wszedł do zespołu, to on się jeszcze starał. Słowik, przykro mi to, co powiem teraz. Ale starałeś się, a teraz to już takie jest. One player, teatr, i to nie wychodzi. Graj z zespołem. Myślisz, że on to ogląda? Ja oglądam tylko nasze mecze. No właśnie, ja też tylko swoje. Nie, chłopaki, powiem wam tak. Powiem wam taką... Ty! Taką ty, prawdę, nie. Nawrzucaliśmy Mike... Nie może być tak, że ja... Nie pamiętam. Co nawrzucaliśmy? Nawrzucaliśmy? Nie wiem, czy co tobie nawrzucaliśmy. Ty. Chyba nie. Czy o mnie? To nie. Możliwe. Że nie trafiam pod dziury, ani... Nie, masz, to nie było. Aj. No, słowik zbiórka. I rzut. Ale to jest właśnie o to chodzi, nie? Że żebyś miał ten ciąg na kosz, że po rzucie to jednak chcesz zbierać. Dobre poduszki. I Kasper. O. I Jaro. I takiego Jara nam brakuje, Jarek! No właśnie, Jaro miał 10 punktów, to i tak jest według mnie mało na niego, ale i tak dużo w tym sezonie. Jak na ten sezon, nie? To no. Dużo. My mówiliśmy wcześniej, że po prostu Jaro ma taką szybkość i w ogóle dynamikę i rzut, że on powinien zdobywać dużo więcej punktów niż zdobywa. Nie? On jest nieśmiały, on jest jak Mateusz Papisz w PCZ, boi się rzucać. A, no. To też mówiliśmy. Prawie jak Alan Depka w Cokamie. To też mówiliśmy, żeby Klapi więcej rzucał. Ale robi to. Stara się więcej rzucać. To jest ja trafie. Nie widziałem ostatnio, kiedy on zdobywa punkty tylko z kontry. Z tego, co ja zauważyłem. No to tak jak ja. Ja nie potrafię inaczej. O, ten z biura, podanie. I Adam. No, jest taka cisza, bo moja żona weszła i wyszła. Posłuchała nas, śmiechy, chichy i wyszła. Tak. No, mecz nam się kończy. Gratulacje dla Polfarmy z kolejnej wygranej. Nie, generalnie ty, no ale o grze Polfarmy nie ma co mówić, tak? Grają. O, Polfarmy, szybko, ile mamy? Ile mamy sekund na Polfarmę? Nie mamy, prawie już. Dobra, gratulacje. Gratulacje Polfarmo. Pokam bardziej zespołowo, bardziej musicie otworzyć. I Artura Grodzia, i Serka, Słowik, ja nie wiem jak ty rzucasz te truje, ale trafiasz, nie? Masakra. Słowik to ten. No, masakra. Kończmy to już w ogóle. Słowik robi telemark i rzuca.
Tak. Jak rzut nie skończył się telemarkiem, to znaczy, że to jest... Lepszy telemark ma jedynie Piotr Wojciechowski. Nie, ja nie mam telemarku. Ja mam... Masz telemark? Nie widziałeś nagrania swojej trójki? Nie mam telemarku, ja mam nogi... Wyjście z progu. Ale dajcie mi coś powiedzieć, ja mam nogi wiedźmy, która leci na miotle. Możliwe. No. Po naszemu telemarku. Kończymy, już jest dawno jest plansza, więc kończymy, dziękujemy wszystkim, miło nam było. I przepraszam za moje wypowiedzi. Mam nadzieję, że mnie nie znienawidzicie. Tak, i przepraszam za moje przekleństwa. Podtrzymuję wszystkie słowa, które powiedziałem do Jarka Bałamączyka. Kończymy. Na razie, cześć. Hej, hej, hej. Koniec meczu. Koniec meczu. Koniec meczu. Liga broni, Liga radzi, Liga nigdy cię nie straci.